Dzień dobry, witam serdecznie na wykładzie hipotermia i hipoksja zagrożenia, czy nowe możliwości w ramach szóstej konferencji Systemy Ratownicze, Bezpieczeństwo Cywilne i Wojskowe. Sytuacja dosyć nietypowa, bo to, co się dzieje, spowoduje, że wykłady mamy w takiej formie, w jakiej mamy, ale jakoś sobie z tym musimy poradzić. Co do samego tematu mojego wykładu i prezentacji dzisiejszej, to tak naprawdę trochę przypomnieć o tym, czym jest hipotermia i hipoksja, a tak naprawdę chciałbym pokazać, że te zjawiska, one cały czas gdzieś tam koło nas występują i może nam się wydaje, że nie mamy do końca z nimi do czynienia, ale jak ratownictwo medyczne, zwłaszcza zespoły ratownictwa medycznego, możecie zostać Państwo zawsze wezwani do takiego zdarzenia, nawet w środku zimy, a przede wszystkim w środku zimy. Ale do rzeczy. Hipotermia to jest obniżenie się temperatury ciała człowieka w wyniku nadmiernej utraty ciepła. Najczęściej tą przyczyną, która będzie do tego dążyć, to będzie otoczenie, unieruchomienie czy zahamowanie różnego rodzaju procesów przemiany materii i zaburzenie termoregulacji. Tutaj o hipotermii mówimy jako o obniżeniu się temperatury głębokiej, tej rdzennej, poniżej 35 stopni Celsjusza. Co do samej metody mierzenia tej temperatury, to jest to mierzona temperatura w tętnicy lub 20-30 cm w odbycie lub w przełyku, a jest temperatura, która wynosi 37 stopni. Pamiętajmy o tym, że wątroba i serce to są najcieplejsze narządy naszego ciała. Co do temperatury, też trzeba pamiętać o tym, że oprócz tej temperatury głębokiej, tej rdzennej, jest też temperatura korowa, to jest to ciepłota kończyn i wierzchnich części ciała. To jest temperatura, która jest niższa niż temperatura rdzenna. I jeżeli mówimy o hipotermii jako stanie zagrożenia życia, mówimy tylko i wyłącznie, jeżeli temperatura rdzenna zostanie obniżona. Daje hipotermii, które mamy, to są dwa. To jest jeden, to jest przypadkowa, druga to jest indukowana. Przypadkowa to jest takie, gdzie dochodzi do obniżenia temperatury na skutek oddziaływania czynników fizycznych, takich jak na przykład przebywanie w zimnej wodzie, na którym się skupimy, oraz indukowana to jest ta, która jest wywoływana poprzez różnego rodzaju środki rozszerzające naczynia, obniżające ciśnienie albo leki, takie jak leki przeciwgorączkowe czy różnego rodzaju narkotyki. I te leki mogą modyfikować temperaturę lub wpływać na ośrodki termoregulacyjne. Co do klasyfikacji samej hipotermii pod względem kryteriów klinicznych, rozróżniamy trzy stadia. Łagodna hipotermia to jest między 32 a 35 stopni. Tutaj możemy spotkać się z takimi objawami jak amnezja, apatia, zanik działań racjonalnych. Może dojść do oddziaływania i zwężenia naczyń lub wzrostu częstości pracy. Mogą wystąpić, najczęściej występują też dreszcze. Umiarkowana to jest 28 do 35 stopni. Będą występować zaburzenia w EEG, halucynacje, utrata świadomości, spadek tętna i rzutu serca, arytmie. Będzie też przedłużony skurcz serca. Zarówno możemy też hiporefleksję zaobserwować, jak sztywność i zanik dreszczy. Temperatura głęboka to jest, znaczy hipotermia głęboka to jest temperatura już po poniżej 28 stopni. Tutaj zaobserwujemy śpiączkę, obniżenie aktywności elektrycznej mózgu, spadek ciśnienia, spadek tętna, bradykardię. Możemy zaobserwować brak tętna na obwodzie, może wystąpić migotanie komór lub asystoria. I tak samo będziemy w stanie zaobserwować brak oddechu lub brak w ogóle jakichkolwiek odruchów. Co do samej hipotermii i badania hipotermii, zwraca się uwagę na to, że jest wiele przeszkód natury etycznej, które utrudniają tak naprawdę prowadzenie tych badań. Jest pan Ladislav Siergi, to jest Czech, który zajmuje się badaniem hipotermii, jest też polarnikiem, himalaistą. I bardzo często on w swoich opracowaniach wykorzystywał testy czy próby wykonywane na samym sobie, ale jak też na śmiałkach, którzy są
najczęściej zimowymi pływakami, ale też jak zaobserwował i też często podaje, że są to ludzie, którzy są zaadoptowani do tych warunków, więc te wyniki, które od nich uzyskujemy, są tak naprawdę nie do końca możliwe do odniesienia w stosunku do zwykłych ludzi. Co do drugiego tematu, który występuje, to jest hipoksja. Jest stanem klinicznym, w którym utlenienie tkanek jest niewystarczające, może występować w warunkach fizjologicznych i patologicznych, może dotyczyć całego organizmu, jak ograniczyć się tylko do jednego organu. Sama hipoksja występuje jakby w kilku rodzajach. Rozróżniamy anoksyczną, czyli hipoksyczną, to jest tam, gdzie występuje zmniejszenie dyfuzji, histotoksyczną, tam, gdzie jest spowodowane zahamowanie procesu utlenienia w tkankach, zastoinową, wysokościową i anemiczną. Tutaj się skoncentrujemy na tej hipoksycznej i wysokościowej. Jeżeli mówimy o hipoksji hipoksycznej, to jest przede wszystkim zmniejszenie dyfuzji tlenu w płucach i ono będzie spowodowane niskim ciśnieniem parcjalnym tlenu w powietrze atmosferyczne, zaburzeniami oddychania, choroby serca lub płuc, obecnością ciał obcych w drogach oddechowych lub obturacją oskrzeli. Co do samej hipoksji wysokościowej, to ona będzie, jej najczęściej będzie towarzyszyć choroba wysokościowa i z reguły pojawia się na wysokości powyżej 2500 metrów nad poziomem morza, gdzie dostępność tlenu w powietrzu jest po prostu znacznie mniejsza, czy w ogóle za mała w stosunku do zapotrzebowania ludzkiego organizmu na tlen. Objawy, jakie będą towarzyszyć hipoksji, to będzie początkowo dochodziło do wzrostu ciśnienia krwi i tętna, a w dalszej kolejności do spadku ciśnienia, co może skutkować omdleniem. Zwiększy się ilość erytrocytów we krwi, co spowoduje jej zagęszczenie. I też może dojść do obrzęku płuc i obrzęku mózgu, co jest o tyle istotne, że jeżeli to będą miejsca trudno dostępne, to tutaj w tym wypadku może tylko i wyłącznie pomóc szybka interwencja personelu medycznego i przekazanie pacjenta do jednostki docelowej i rozpoczęcie jego leczenia. Jeżeli nie, no to się może zakończyć najzwyczajniej w świecie zgonem. Co do samego niedotlenienia, te objawy, które będą występować i prędkość tych objawów będzie zależna od tak naprawdę możliwości rekompensowania tego niedoboru tlenu przez nasz organizm. Takim najlepszym przykładem gwałtownego niedotlenienia jest dekompresja kabiny samolotu i w wyniku takiego gwałtownego niedotlenienia, które wywołuje utratę przytomności nawet w ciągu 15-20 sekund i ta nieprzytomność, ta utrata przytomności będzie utrzymywać powyżej 5 minut, to może dojść do niedowracalnego zniszczenia tkanki mózgowej. Trzeba też pamiętać o tym, że ostre niedotlenienie będzie się objawiać zaburzeniami koordynacji ruchowej, niewyraźną mową, ale też może doprowadzić normalnie do utraty przytomności. Przy takim niedotlenieniu przewlekłym o podłożu choroby serca lub płuc, czy właśnie długotrwałe przebywanie na wysokości powyżej 3500 do 6000 metrów, pojawić się może duszność, trudności w oddychaniu, może występować tak zwany oddech Chase-Stakena. To jest takie oddechy powtarzające się w nieregularnych odstępach. Jeżeli mówimy o takich klinicznych aspektach niedotlenienia, to też warto zwrócić uwagę na to, że się będzie pojawiać sinica, która będzie widoczna na wargach, na płatkach uszu, czy pod płytką paznokciową. Może się też pojawić tachykardia i wzrost częstości i głębokości oddychania. Jeżeli mówimy o profilaktyce, zwłaszcza tej takiej hipoksji wysokościowej, bo ona też jakby trochę nas tutaj dzisiaj pod tym aspektem będzie interesować, to jest przede wszystkim stopniowa i powolna aklimatyzacja i adaptacja do warunków panujących na dużych wysokościach. Jest taka zasada którą stosują himalaiści powyżej 3000 metrów i ona się nazywa spinaj się wysoko, śpij nisko. Polega to na to, że każdą kolejną noc oni śpią wyżej maksymalnie o
300 metrów od wysokości poprzedniego noclegu, a podczas dnia mogą wchodzić wyżej, no i tylko warunek jest taki, że na noc muszą zejść. No i dochodzimy do sedna jakby naszego pytania, zagrożenie czy nowe możliwości. Oczywiście i hipoksja, i hipotermia jest zagrożeniem dla stanu zdrowia i jakby to nie podlega dyskusji, ale tak samo mogą być to nowe możliwości dla człowieka i dla jego organizmu. Żeby to były możliwości i żebyśmy mogli te możliwości wykorzystać, to przede wszystkim musimy tutaj mówić o adaptacji, czyli o przystosowaniu się organizmu do tych nowych warunków i efektywność adaptacji będzie określać bezpośrednie dostosowanie, gdzie dostosowanie jest po prostu definiowane jako mechanizm ewolucji, który polega na tym, że przetrwa ten, kto się najlepiej dostosuje i jego miarą jest sukces ewolucyjny. To o tyle ma znaczenie, że też klimat na Ziemi się zmienia, więc też nie wiadomo, gdzie będziemy migrować. Może się okazać, że za chwilę, żeby żyć normalnie, będziemy musieli migrować na tereny do tej pory niezamieszkałe na wysokich, na dużych wysokościach lub na terenach, które są skute lodem i mroźne, bo tam po prostu będzie czysto albo czyściej. Co do samego dnia dzisiejszego i jakby tego, czym w tym nowych możliwościach jest, wyłoniła się bardzo mocna dyscyplina, która się rozwija w Polsce od 5-6 lat. Coraz więcej ludzi ją uprawia, jest to dyscyplina stricte sportowa w formie rekreacyjnej, jak i w formie wyczynowej i nazywa się po prostu zimowe pływanie. Jest to dyscyplina, która oczywiście niesie ze sobą pewne ryzyko uszczerbku na zdrowiu, ale też przy zachowaniu odpowiednich zasad można to uprawiać, tak naprawdę każda osoba to może uprawiać i może to przynieść bardzo dużo przyjemności i odkrywania możliwości swojego ciała. O czym trzeba pamiętać? Przede wszystkim trzeba być świadomym swojego zdrowia i jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, te osoby zawsze powinny się konsultować z lekarzem i takie choroby układu krążenia czy mięśnia sercowego dyskwalifikują te osoby do uprawiania tego typu sportu. Pamiętamy, że kolejną taką zasadą jest to, że uprawiamy ten sport tylko na akwenach, które znamy, w których wiemy, jak wygląda dno, w których wiemy, jaka jest głębokość, wiemy, gdzie się możemy spodziewać różnego rodzaju przeszkód. Ważne jest to, że to jest sport, który się uprawia w sezonie jesienno-zimowym, więc też najczęściej typu open water, czyli na otwartych akwenach, czy najczęściej, przede wszystkim, bo jakby na tym polega cała zabawa tego sportu, to też musimy pamiętać o tym, że powinniśmy posiadać ze sobą telefon i powinniśmy wiedzieć, gdzie są drogi dojazdowe dla karetki. Co do samego telefonu, trzeba pamiętać o tym, że ten telefon musi być naładowany, dlatego że zimą, jak wychodzimy, zostawiamy ten telefon z ubraniami na zewnątrz, on naprawdę w krótkim czasie może się rozładować lub po prostu wyłączyć. Dobrze jest powiadomić kogoś, najlepiej najbliższą rodzinę, gdzie jesteśmy, o której powinniśmy wrócić, ile będziemy pływać, a najlepiej, to już by było super, jakbyśmy zawsze wykonywali takie uprawiali takie sporty w towarzystwie. Powinien być drugi pływak, jeżeli on nie chce pływać, to powinien być jakiś obserwator na brzegu, a jeżeli nie, jeżeli ten pływak jest samodzielny, to obowiązkowo powinien posiadać tak zwaną bojkę SP, czyli pamelkę, która ułatwi mu ewakuację z akwenu i dotarcie na brzeg, albo pozwoli mu się zatrzymać w tej wodzie, jak wystąpi jakiś skurcz. No i właśnie, tu dochodzimy jakby znowu do kwestii, jak wygląda taki pływak, bo to jest jakby kluczowe w samym jakby zjawisku hipotermii. Jeżeli mówimy o mężczyźnie, to on jest odziany w kąpielówki, kobieta będzie odziana w strój kąpielowy, będą mieli te okulary pływackie, czepek silikonowy,
Tutaj, jeżeli jest to czepek silikonowy, to bardzo dużo osób zakłada dwa czepki, jeden na drugi, o czym też dobrze wiedzieć, jakbyś trzeba było takiej osobie pomagać, czy ją ewakuować z wody, czy w ogóle byłaby waszym pacjentem, lub jeden czepek neoplanowy. Część z tych ludzi posiada zatyczki do uszu lub nawet takie spinki na nos, żeby ta woda się nie dostała do ucha, czy nie dostała się właśnie do nosa i do zatyk. Sam trening, który jest też jakby, jest bardzo specyficzny. To wymaga długotrwałej adaptacji, długotrwałego treningu, procesy, jakby możliwości w ogóle uprawiania tego sportu jest bardzo, bardzo rozłożone w czasie i nie każdy też do tego się nadaje, żeby to robić i często po pierwszej zimie, że tak powiem, ludzie po prostu rezygnują. O czym trzeba pamiętać? Przede wszystkim nie rozgrzewamy się za mocno, to mają być krótkie rozgrzewki, to jest bardziej takie rozciąganie, naciąganie się pływackie. Jest ważne, żeby te ubranie, ten pływak sobie ułożył na brzegu w pewien jakiś schemat, żeby ten schemat był powtarzalny, żeby ten jego mózg to zakodował, dlatego że jak wyjdzie z tej wody, żeby mógł ubrać się, bo też będą zachodzić pewnego rodzaju zjawiska, które będą mu to utrudniać. Co jest ważne? Ważne jest to, żebyśmy byli świadomi tego, że po wejściu do takiej zimnej wody będzie boleć i ten ból może być nawet ostry. Najczęściej ten ból po około minucie maleje. Im bardziej będzie osoba zaadaptowana, tym będzie łatwiej tej osobie wejść. Pojawiają się też problemy z oddychaniem, dlatego że klatka piersiowa dostaje strzał zimnej temperatury, mięśnie klatki piersiowej się napinają, powietrze, które jest w płucach, też automatycznie zostaje ochłodzone, więc dużo, dużo trudniej się oddycha. Ważne jest, żeby takie pływanie, treningi wykonywać blisko wody, żeby można było łatwo wyjść. Co jest istotne, bardzo ważne jest to, jakie są warunki atmosferyczne na zewnątrz. W wodzie zawsze będzie cieplej niż na zewnątrz, więc trzeba też ilość tego pływania, czy czas przebywania w wodzie dostosować tak naprawdę do warunków atmosferycznych zewnętrznych, a nie do warunków wody, bo woda osiągnie pewną temperaturę i już poniżej niej nie zejdzie. Jeżeli mówimy o samym systemie treningowym, to zaczyna się od prostych, krótkich wejść trwających do około jednej minuty, nawet krócej. I wydłuża się stopniowo te treningi. Staramy się nie przekraczać 22 minut zanurzenia w wodzie, dlatego że powyżej tego już po prostu dochodzi do różnego rodzaju uszczerbku i nadmiernego wychłodzenia organizmu. Co do samego wyjścia z wody, co jest ważne. Po wyjściu z wody pamiętajmy, że pojawią się dreszcze. One się muszą pojawić, dlatego że to jest mechanizm obronny organizmu, bo organizm będzie chciał powrócić do normalnego stanu, będzie chciał wytworzyć to ciepło. Te dreszcze mogą trwać nawet do 10 minut albo i dłużej. Może być uczucie takich drewnianych dłoni i to uczucie będzie takie, że nawet będzie trudno nam cokolwiek chwycić, zawiązać sznurówkę własnego buta. Ważne jest, żeby osuszyć ciało, najlepiej tutaj szlafrok założyć na chwilę, zdjąć mokry strój i potem się dopiero ubierać. Z racji tego, że te ręce będą miały słabszą możliwość manualną, zaleca się też, żeby ten sport uprawiać parami albo nawet w większej grupie i żeby ktoś zawsze był trzeci, kto nam pomoże nawet zasznurować te buty, przejść kawałek i tak dalej. Co do wysiłku i rozgrzewania się po ubraniu, to jest bardzo indywidualne. Nie wszyscy to lubią. Niektórzy wolą po prostu usiąść, okryć się i wyczekać swoje, że tak powiem, wytrzepać się. A są osoby, które faktycznie robią pajacyki, biegają, więc jest to bardzo, bardzo, bardzo indywidualne. Co do tego. Co do samego też wyjścia, bezpośrednio po wyjściu nie zaleca się wchodzenia do sauny czy do jakichś bań z gorącą wodą. To powinniśmy dopiero robić po przedostaniu się do pomieszczenia, w którym jest temperatura powyżej 20 stopni, gdzie jakby odzyskamy trochę tego czucia ciała i dopiero w momencie, jak już będziemy w stanie
normalnie sami chodzić będziemy czuć, to wtedy dopiero saunowanie i banie z gorącą wodą. Chociaż są też ludzie, którzy bezpośrednio wchodzą i nie mają z tym problemów, ale to już też są wieloletni pływacy. Takie zagrożenia, które są, no to przede wszystkim syndrom Supermana jest poczucie takiego nieskończonego odczuwania chłodu, takiego wręcz, że ten ktoś jest nie do pokonania, że on to tam może do tej wody wrócić i to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że te osoby już automatycznie powinny być usunięte z tej wody i otrzymać zakaz na dany dzień już pływania. Może pojawić się zaburzenie z orientacją związane z niską temperaturą, oddziaływanie tej niskiej temperatury na błędnik. Może pojawić i bardzo często się też pojawia się poirytowanie i alienacja, które są objawem po prostu stanu hipotermii. Co do czucia, też może się pojawić utrata tego czucia w palcach. Z reguły to jest to działanie niskiej temperatury na te dłonie. Znika w momencie, kiedy ta temperatura ciała wróci do miary do normalnej, no ale może zostać gdzieś tam jeszcze przez jakiś czas takie mrowienie i jeżeli to się będzie utrzymywać, to się zaleca wtedy też nawet zrezygnować na jakiś czas z treningów. Może dojść w skrajnych sytuacjach do utraty pola widzenia, do zaburzenia w ogóle widzenia, nawet włącznie z tym, że ta osoba po całkowitym ogrzaniu może i zostać jakiś defekt. Jest to niestety zawsze ryzyko takich sportów. Jest bardzo prosty test, wystarczy zadać proste zadanie matematyczne takiej osobie i jeżeli je rozwiąże, to znaczy się, że jest w dobrej kondycji, a jeżeli będzie miał z tym problemy, to trzeba kontrolować tą osobę do momentu, kiedy nie zostanie ogrzany i znowu ta prosta matematyka nie zostanie przez niego rozwiązana. Mogą się pojawić zaburzenia z mową, to one będą takie typowe zaburzenia, jak takie bełkotliwe, mogą przypominać, jakby ta osoba była po alkoholu, nawet może jej się piana toczyć z ust. Bardzo, bardzo takim działanie jest skuterowość tych osób, dlatego że one będą chciały dotrzeć do tego schronienia, gdzie, znaczy one powinny dotrzeć do takiego schronienia, gdzie będzie ciepło, a one niekoniecznie będą chciały, bo one sobie upatrzą jakiś cel i tam będą dążyć, więc to też trzeba je nakierować. Co do drugiego jakby takiego aspektu, z którym też możemy mieć do czynienia, to będzie freediving. To freediving jest dyscyplina dedykowaną przede wszystkim do trenowania na basenie, ale coraz więcej freediverów już też zaczyna wychodzić na akweny otwarte, trenować. Mało tego, już się pojawiają ludzie, którzy są zimowymi pływakami i też trenują freediving zimą, więc zaczynają łączyć te dyscypliny, czyli zaczynają łączyć i dwa zjawiska bardzo skrajne i niebezpieczne z jednej strony, czyli hipotermia i hipoksja. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o freedivingu, to tutaj sekretem to jest oddech. Freediving często jest nazywany podwodną medytacją. To w ogóle podstawą freedivingu to jest umiejętność długiego wstrzymania oddechu i zminimalizowania tlenu w trakcie nurkowania, czy tam tego statycznego nurkowania, czy dynamicznego, to w zależności też, czy idziemy w głąb, czy idziemy po długości. Jakie są zagrożenia u takich freediverów, które można spotkać, czy to na basenie? No na basenie o tyle łatwiej, że tam będą ratownicy wodni, którzy szybko zareagują. Na akwenach wodnych powinien ktoś być, kto równolegle do freedivera tak naprawdę płynie nad nim i go obserwuje i szybko może zareagować i go wyciągnąć. Pojawia się coś takiego jak samba, to jest utrata koordynacji psychomotorycznej. Ono może wystąpić bezpośrednio po wypłynięciu.
Objawia się brakiem kontroli nad swoim ciałem, drgawki, nieartykułowane dźwięki, może prowadzić do ponownego zanurzenia pod wodę i w konsekwencji nawet do utraty przytomności i utonięcia. I drugim takim zjawiskiem, które jest, to jest blackout, to jest utrata przytomności, która może wystąpić bezpośrednio po wypłynięciu lub jeszcze pod samą wodą i w konsekwencji dochodzi do utonięcia. Jeżeli mówimy o tych takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa freedivera, to przede wszystkim ten partner, który jest zaufany, który zawsze będzie przy tym treningu. Nie jest to sport do trenowania, tak samo jak zimowe pływanie, do samodzielnego trenowania, chociaż zdarzają się tacy mistrzowie freediverzy, którzy robią to sami na basenie i potem właśnie mają jakieś lokauty i niestety znajdują się dryfujący po basenach i ratownicy wodni ich wyciągają. Zasada jest taka, że jeden ćwiczy, drugi płynie i nie ma ich jakby, jeden drugiego asekuruje, nie mogą robić tego równocześnie, tego freediveru i zawsze musi być zachowany kontakt wzrokowy jednej i drugiej osoby. Co trzeba zrobić po wyjściu? Po wyjściu z takiego treningu, czy z takiego przepłynięcia takiego dystansu, pływający, ten wypływający powinien pokazać znak, takie OK przez palce do swojego partnera. Jest w porządku i partner powinien tak samo odpowiedzieć, czyli ta komunikacja powinna być dwustronna, czyli ja daję komunikat do tego, kim się opiekuje, on nie odpowiada. No i cały czas wszystko pod kontrolą wzroku. No i wchodzimy do najważniejszego. Kiedy możemy spotkać zimowego pływaka? To przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że są to sporty typu open waters. Sezon zaczyna się z początkiem października i trwa do końca marca, nawet połowy kwietnia. To jest wszystko uwarunkowane od temperatury wody i powietrza. Tak na dobrą sprawę. Temperatura wody, jeżeli mówimy o takich naprawdę już freediverach, przepraszam, zimowych pływakach, którzy też liczą się jakby w świecie i uprawiają zawody, które są coraz częściej, coraz więcej, to woda nie powinna przekroczyć 5 stopni, a powietrze 10. No i właśnie, no i gdzie możemy takie eventy, gdzie możemy znaleźć i gdzie się z nimi możemy spotkać? Przede wszystkim Mistrzostwa Polski w zimowym pływaniu odbywają się w dwóch miejscach. Pierwsze to są Katowice, Dolina Trzech Stawów i drugie to jest Gdynia. Oraz lokalnie możemy spotkać, to są po prostu miejsca, w których cały czas ci ludzie pływają i to są Katowice, czyli są Dolina Trzech Stawów, Wrocław, Kopalnia, po Zatoce Puckiej pływają, ale tak samo pływa się na rzekach, pływa się na Odrze i pływa się na Wiśle i posiadamy w Polsce jedyny na tą chwilę 50-metrowy basen, który jest otwartym basenem, basen Skałka w Świętochłowicach na Śląsku, który ten basen na sezon zimowy nie jest spuszczana z niego woda, tylko woda tam zostaje i jest tam normalnie działający klub pływaków, termoklima, która pływa i tam mają regularne treningi. Drugim takim klubem, który jest pierwszym klubem, który działa, jest klub z Katowic, to jest Jezyja Winterswimming, którzy pływają właśnie na Dolinie Trzech Stawów lub na Skałce, albo pływają też, bo mają oddział na północy w Gdyni i tam też pływają po zatoce. Jeżeli wchodzimy do miksu, to mamy zimowego pływaka i hipoksy, jest to Leszek Naziemiec. To jest człowiek, który w zeszłym roku pływał po jeziorze Kitlitace, ustanowił rekord świata na dystansie 10,5 km. Jest to na dzień dzisiejszy jedyny rekord na tak dużej wysokości, czyli już w warunkach wysokogórskich i w wodzie o temperaturze nie większej niż 10 stopni, czyli spełniające też te warunki hipoksji, który jest w pełni zanotowany, jest jeszcze
notowana na świecie Lenkox, która podobno przepłynęła tam 15 kilometrów. Leszek na ziemi, żeby przepłynąć 10 kilometrów, potrzebował 4,5 godziny non-stop płynięcia w wodzie. Więc wysiłek niesamowity, adaptacja wysoka. Ja bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że za rok spotkamy się razem już na konferencji.